jeden z najstarszych festiwali folklorystycznych w Czechach trwa 3 dni, a w wydarzeniu tym uczestniczy około 15 tysięcy osób. Piątek stoi pod znakiem muzycznego i słownego folkloru, sobota zazwyczaj należy do zespołów dziecięcych i młodzieżowych, zaś w niedzielę uwagę przyciąga z pewnością barwny korowód. Nieodłączną częścią programu Gorolskiego Święta jest cykl imprez towarzyszących. O historii tej najdłuższej i najważniejszej imprezy kulturalnej w zaolziańskich dziejach opowiada nam wieloletni konferansjer Tadeusz Filipczyk. Robię co w moich siłach, aby Gorolskie Święto przetrwało, bo już napisane w Biblii, że świat jest tak zrobiony, że niebo i ziemia przeminie, ale Gorolskie Święto musi zostać. Po zawierusze wojennej ludzie byli chłonni kultury, ludzie byli chłonni spotykaniu się, chcieli po prostu żyć, zacząć na nowo po wojnie. No i powstawały zespoły, między innymi powstał i Gorol, i był taki Jura z Podgronia, Władek Niedoba, no i dobrał się ku sobie takiego Macieja, takiego Jąkałę, pasterza, takiego, i oni prowadzili zespołem taki gawędy, takie dialogi na scenie, z tym, że Maciej to był taki pasterz dziedziński, a Jura z Podgronia to był szanowny gospodarz. Ale z tego dialogu zawsze wychodziło tak, że ten Maciej był mądrzejszy od tego gospodarza. Ja i tak po prostu były takie fajne rodziły się dialogi i dowcipy z tego. I do dzisiaj dnia przetrwały te dowcipy w rozmaitych opowiadaniach, książkach i tak dalej. No a Gorol, że przetrwał, to przetrwał, bo są ludzie chętni do śpiewania. A Gorole ekstra, szak to sami wiecie, że Gorol bez śpiewania nie będzie. Choć to już 72. edycja tego wydarzenia, to organizatorzy starają się wprowadzać jak najmniej zmian w formule całej imprezy. Wyznaję takie hasło, że jeśli coś działa, to nie należy tego poprawiać, natomiast zmieniać należy to, co nie działa. Ale można dodawać nowe funkcje do tego zbioru, który się nazywa Gorolskie Święto. Do tych nowości zaliczamy na przykład zbiórkę, którą robimy na rzecz takiego chłopczyka upośledzonego. To jest jedna zmiana, tego nigdy dotychczas nie było. Co jest jeszcze ciekawe? No ciekawe jest to, że wydajemy, już udało nam się po raz trzeci wydać Gorolską Gazetę. To jest nasz periodyk, który jest wydawany tylko przy okazji Gorolskiego Święta. Stara, nowa informacja to transmisja online na stronach internetowych i na Facebooku. Gorolskie Święto to również okazja do skosztowania regionalnych potraw czy zakupów. Nie brakuje również pokazów rzemiosła. Mamy wytwórców z Polski, Czech i Słowacji, co nas łączy? Wspólne dziedzictwo kulturowe górali śląskich i górali czadeckich. Czyli oczywiście mówiąc poopatycznie, najprościej, to rzecz ujmując oczywiście, to to po prostu, że mówimy na przykład wspólną gwarą. Prawda? Ale to nie tylko gwara, to jest oczywiście kultura materialna, niematerialna. I oczywiście, co jest bardzo ważne, wspieramy właśnie lokalnych, miejscowych twórców, o których niestety zapomniały nasze samorządy. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik-Telerz.